Słychać mnie? Tak. Twierdzę. A kurwa, Task Force nie idzie. Okej, witam panowie. Macie zgodę na pobranie mikrodagra. Muszę wziąć parę tych magazynków do M4 i jakąś taką lekką lunetę. Lunetę, znaczy się tam kolimator, nie? Możecie też wziąć radio średnie, ale chyba raczej nie będą potrzebne, bo mamy w pojeździe. Dobra. No to jedziemy, nie? A może kierowca plecak weźmie i tam zestaw na plecach włoży. Można, do pojazdu można. To się przepisz od drużyny. Przyjął, ale jak wysiądziemy, to nie będzie jak tego wziąć. Poruczniku Kalis, Kyoto. Mamy plecaki i zestaw poprawczy w pojeździe. Tak się dzieje. Czy kierowca może pobrać? Może pobrać. Dziękuję. Witajcie bardzo. Moc. Kancelarnie, jesteś kierowcą? Ja jestem kierowcą. Aha, to dajmy mu strzelca. Dajmy mu strzelca, dobra. Odłącza się od... Fajnie. Dobra. Kolor niebieski dla ciebie. Można. Chyba, że będzie mało, to dowódcą zostawić w piechcie, nie? Ale jak będzie więcej, to można brać. Dobra, to przez zbrojenia. Tak. Dobra. To ja wezmę... Wszyscy mają to samo, nie? Wszyscy mają krótkie radio. Tak jest. Tak. Dobra, to niech wszyscy pobiorą 150 gigów. Polecam zabrać dymy. Średnie, tak? Tak. Pobierzcie 150 gigów do skrzyni. Dobra, bierzcie. Mamy krótkie. Musimy średnie, żeby ustawić sobie kanał. Do broni to zaraz przejdziemy. Nie można pojazdowym ustawić do osoby? Nie można, bo niestety tam jest tylko do 87 MHz. Aha. Nie ma radio, tak? Tu są radio. Tutaj są radio? Tutaj, w tej małej. Kurde, schowali przed wszystkimi. Której małej? Tutaj jest. A, tu, dobra. Panowie, nie przyzbrajać się jeszcze, tylko pobrać radio. Najbardziej na south wysunie ta skrzynka. Mówicie jak do osób. Mówię radia, to oni za broń się biorą. Ale to są same krótkie. Panie poruczniku, można jako RTO pobrać mikrodagra? Sabik, co jest? Poczekaj, twoim dowódcą jest Aldurik, poczekasz na niego. Słucham? Blaster? Radio miałeś wziąć, ty kurmy? Tak. A, bo ty nie jesteś u mnie drużyny, nic nie mówię. Nie formujemy. Makaka, co ja mam? Roger, który mam kanał radę? Zaraz to ustalimy, proszę wrócić do szeregu. Najpierw pobierz radio 150. Tak, jest. Do... Dobra, to do szeregu. Kto ma radio, to do szeregu. Wy długiego akurat nie pobierać, nie? Macie tylko średnie. Ja też mam. No, ja też mam średnie. No to wszystko było ładnie ogarnięte wcześniej, jak się sprawy, więc dobrze. Nevada przy was. To nie jest moja drużyna, człowieku. Tak. Widzieliście gdzieś ładunki wybuchowe? Niestety nie widziałem. Tu są dagry w tej. Blaster, jak wystawić radio? Na jaką częstotliwość? 393.8. No to mam. Dobra, ustawiać radio 125.5. Najpierw radio. Wszyscy wzięli średnie. Także ustawiam sobie krótkie na razie. 125 będzie. I trzy osoby odchodzą, dwa. Ale poruczniku, nie od nich, zostawcie im. Zobaczymy na koniec. Oni jeszcze nie skończyli się przezbrajać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie trzech ludziom. Każdy weźmie jeden zestaw. 125,5 czy jaki? Załoga pancernego, powinniśmy mieć jeszcze ładunki wybuchowe. Niestety ich nie ma, chujowo. Nie ma, chyba. Dobra. Jest dzień. Bierzcie optykę, nie wiem, na długi dystans i pobierzcie lasery z widzialnym światłem, jakieś zielone kropki albo czerwone. Sabik?
Ustaw sobie dodatkowe na 6, na 5-5, bo mogę się tak zdarzyć, że wyjdę, to znaczy wyjdę się odlać. No, spoko. Spoko, spoko. Lester, przypomnisz o tym, żeby wzięli airstromy? Mhm. Przynajmniej po jednym na drużynę. Kurwa, na ziemi wszystko. Nie, że ty tego nabrał. Wiesz co, akurat magazynków mamy mnóstwo. Nigdy dość. Piechotę będziemy jeszcze wieść. Nie ma miejsca nawet na nie. Plecaki możecie powywalać. Saber do HQ, Saber Radioszek. Zabik, ty jesteś strzelcem, nie? Nie, ja jestem kierowcą. Okej, okay. Grerek, sprawdź stan amunicji i mi zameldę. Nie bierzemy żadnych noktowizorów lepszej generacji od tej, co mamy na sprzęcie. Głównego działa 5 magazynków po 230 naboi, albo nawet 6. Mnóstwo do CKM-a i 6 rakiet. Papa tu Reaper, sprawdzenie łączności odbiór. 200 ile? 230 razy 6. Reaper. Mhm. I tam masz odłamkowe i przeciwpancerne. Wiesz, które to są które? HE to są... Papa tu Warlord, prawie na te drugie to przeciwpancerne. 5 na 5 Warlord. Warlord to Reaper, ustaw średnie na 123, sprawdź zeną wewnętrznej dla pojazdów. Te apteczki można wypieprzyć, bo to nie będzie potrzebne. Może javeliny? No, przynajmniej jednego javelina też by można było, ale nie wiem, czy dowód to się zgodzi. Granatniki ktoś ma? Granat? Panowie, przypominam wam o termostrobach. To będzie bardzo pomocne. Czy jest amunicyjnym? A z tego co widziałem, to nie wywala im tego, bo nigdzie nie było granatów. Okej. Sztrafy. Znowu ktoś zapomniał nam przysłać. Panowie, przypominam, weźcie więcej bandaży. Sawek jakieś... No, liczę na siebie. Blaster? No. Można wyrzucić jednego javelina? No, wyrzucaj. I jemki, bo miejsca nadal nie mamy. Wyrzucaj co chcesz. Coś porucznika widział? Tylko narzędzi nie wywalaj. Ustawiam jakieś radio wewnętrzne. Zaraz, kurwa, dopiero się odpnąłem. Dobra. Tutaj Warlord. Warlord gotowy do wyjazdu. Czy możecie się ustawiać już? Tutaj jest, chłopaki czekają przy tym, przy bramce. Dobra, kończ tam to ogarnianie i zaraz ruszamy. Okej, okay, wszyscy gotowi? Tak. Sabik? Sprawne ciśnienie oleju, temperatura wody, oliwo jest. Okej. Okay. Tutaj Saber do Papa, Saber gotowy, ruszamy ustawić się. Kierowca włącz silnik. Może tyłem, tsunami mechanicznie było. 10 metrów do tyłu. W tył, 10 metrów. Co jednak pomyłkę mam tutaj miejsca, bo nie wiem dokładnie po ile jest. Dobra, 90 stopni w prawo. Magazynku do HL jest więcej. Wow. Kurwa.
2 tymi pojazdami. Krzyknij na radiu, że ja muszę zjechać z tyłu, bo one się bugują, pierdolą. Nikogo nie zabiję? Chyba nie. Ale popsułeś skrzynki. Wow, ale fajnie lata. No weźcie, zróbcie restart, to będzie teraz kurwa kocioł. Spokojnie, spokojnie. Nikogo nie zabiłeś. Fart jak chuj. Dobra, 90 stopni w prawo. I jedziesz, omijasz od prawej. Szkolenie się nie sprawdzi, kurwa. Ale ci powiem, bardzo śmiesznie to wyglądało. Teraz 90 stopni w lewo. Tragicznie, kurwa, mogło się skończyć. Coś mi dalej się nie działa w pojeździe, kurwa. Zaraz ja to naprawię. Widzisz po lewej stronie Bradley'a? Trochę w lewo jedź. Trochę w lewo. Tutaj Saber przyjął. Okej, ustaw się na linii z nim po prawej stronie. Wiesz jak będzie to wyglądać? Zaraz ci powiem. Okej, zatrzymaj i wyprostuj. Trochę w prawo jeszcze. Tak na 168. Chyba, że ja nie widzę tutaj jak jest pojazd ustawiony. Dobra, będziemy jechać tak, że on będzie wysunięty po lewej stronie i jeszcze za nim będzie następny wysunięty po lewej stronie. Czyli my będziemy tak trochę dalej w linii. Tak, tak, coś takiego. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, muszę sobie ustawić dalmierz. Dowódca oznacza nas dowódca na mikrodagrze? Tak, zaraz. Strzela, to możesz kręcić wieżą? Czekaj. Nie mogę. Teraz mogę. Z tego co widzę, mamy termowizję. Mamy piechotę na pokładzie? Nie, bez desantu. Nie będziemy mieć. Czy z tego co wiem, mieliśmy mieć. Przynajmniej taki był rozpiska pojazdów. Jaka była? Nie, nie będziemy mieć. Okej. Pierdolony dalmierz. Czemu to kurwa nie działa? Działa ci dalmierz, strzelec? Sprawdzam. Nie widzę w ogóle takiego u mnie. Tabem. Tabem? A spróbuj te przytrzymać. Nie, tabem działa. U mnie wszystko jest. Któryś Bradley ma dupę otwartą. Na środku. Warlord mieliśmy otwartą, już to naprawiamy. Pana, co jest z tym gównem? Ktoś mi to wytłumaczy. Saber to Reaper, ustaw wewnętrzną na średnim na 123 między Bradley'ami. Saber 123 przyjął. Tutaj Saber Radyszek. 5 na 5. Saber, możecie gotowość potwierdzić? Potwierdzam. Dobra. Tutaj Warlord, meldujemy, że Bradley jest gotowy do wylotu.
wykluczenia. Czekamy, może trzeba należy silniki wyłączyć. Wyłącz silnik. Możemy wyłączyć silniki i czekamy na wylot. No to ja może wypieprzę tego javelina, co? Zostaw. Jak mi się skończy amunicja, to przywalę. Ty tak nie trafisz. Ja nie trafię. No i tam. Co ty masz co władować oprócz tego javelina? Ten plecak, kurwa, co go mam z amunicją. No, no to wywal jak chcesz. Od razu rakiety wywal. O, mamy otwarte wozy? O, ja mam. Na chwilę, tylko chcę coś sprawdzić. Strzelec też zamykam. Chujowa ta optyka jest w tym pojeździe. Nie mogę opuścić niżej tego celownika. Dobra, chuj. Możecie otworzyć. Strzelec, weź na chwilę, przejdź na desantówkę na chwilę, zobaczę czy mi działa dalmierz na strzelcu. Jestem. No, na strzelcu mi działa, dobra, już wiem czemu jestem. Po prostu ten pojazd jest zjebany, możesz wrócić. Trochę się trasa zmieniła. Starajcie się trzymać tą linię mniej więcej, nie? To jedziemy w eszelonie czy w linii takiej czystej? No jedziemy w linią, taką pod barierą. Okej, przyjął. Będziemy jechać zwykłą linią. Traliera czołgami. Czy może być coś bardziej OP? Jak będziemy działać? Jeżeli będziemy mieli luźną formację bez tych Bradley po lewej stronie, to zabawimy się tak, że ja będę wskazywał drogę kierowcy, gdzie jedziemy, ale jeżeli się zatrzymamy i strzelec powie 5 metrów do przodu lub 5 metrów do tyłu, to kierowca to wykonuje bez pytania, chyba że ja wtedy wyrażę sprzeciw, nie? Ale to wtedy muszę powiedzieć sprzeciw wyraźnie. Co jeszcze? Strzelam tylko na rozkaz, chyba że zmienię to ten rozkaz. No i staraj się bez przerwy z KM-a strzelać się w sytuacji takiej, gdzie zobaczymy RPG lub pojazd, wiadomo, używamy tych pierdzielonych wielkokalibrowych, tak? A rakiety na razie sobie zostawimy. No, bo rakiety... Nie, strzelać kiedyś rakiet? Będziemy ruszać. Namierzone czy po prostu? Przyjął, Saber ruszę. To są namierzone, tak? No. Nie namierzone. Nie? Musisz kierować. Tam gdzie celujesz, tam lecą. Dobra, masz go po lewej. Klikam guzik, celuję. No prędkość jaka? 40, ale na razie trzymaj, czekaj. Przyspiesz trochę. To jest max?
musicie rozbujać w tym piachu. A jedziesz z turbo czy bez? Turbina do obucha. Dobra. Ten, który jedzie po drodze, ma lepiej. Lewo, lewo, lewo. Widzisz jak jadą, nie? Nie. Słucham? Widzisz jak jadą? Widzisz ich? Nie, nie widzisz ich. Pierwszy widzę. Na 150 jest... mamy jakieś kontakty z drogami. A chcesz, możesz na razie wychylić. Cztery. Okej. Szelec, obserwuj 150. Dobra. Zaraz się musisz schować. 150, obserwuję. Kontynuować, czy się zatrzymać? Jedź, jedź, jedź. Nie, nie widzę następnego. O, czekaj, to jest królik. Cztery kontakty miały być. Azymut 155-3, uzbrojone kontakty. 155-3, uzbrojone kontakty. Ze skałami gdzieś. Jak ze skałami to? Ja potwierdzam, to gdzie widzieliśmy. Zatkały się w kompanii. Może na te skały przed nami. W prawo troszkę odbi. Jak coś do działa, mam załadowane pociski przeciwpancerne, a do piechoty będę walił z KM. Spoko. Dobra, stop, jesteśmy w punkcie 1. A tutaj Warlord, jesteśmy... 10 stopni w prawo i zatrzymaj. To zjeżdżamy na północ do punktu docelowego, na południe do punktu docelowego. 131 strzelec, napierdalaj, 131. Tutaj Cyber 131 od naszej pozycji, widzimy kontakty oraz Bradley'a oraz BTR-a, otwieram ogień. Najpierw dalej. Warlord tu Reaper, Azymut 107, kolejny 3 odpowiedzi. Weź tam odłamkowych w ten pojazd, napierdalaj, odłamkowami. A nie postawić. RPG ładuje, no napierdalaj. Wyżej, wyżej, wyżej. Widzisz po lewej stronie BTR-a? No to go ściągnij. Odłamkowy ładuj i napierdalaj. Przeciwpancerny znaczy się, no. No to... Ładuję przeciwpancerny. Okej, okay, KM i tak 10 stopni na prawo i tam ostrzelaj. Tam widzę. Już wyczyściłem wszystko. Jak tam sytuacja wygląda? Eliminujemy kontakty. Tutaj Saber do Papa, dym zasłania nam zabudowania, prawdopodobnie wszyscy wyeliminowani, aczkolwiek nie mamy pewności. Przeciwpancerne to może być dym, to mogą być dymne. No 145, ponoć mamy kontakty, weź się składajcie, to dostajemy strzał stamtąd. 145, gościu leży, trzech, widzę trzech. Czterech. Po prawej kawałek. Leżą. Okej. Okay. Tam jeszcze jest gościu na KM-ie, na tym bunkrze, na 132. Widzisz? Prawy bunkier. Dostał. Ale wal, wal, wal. Cały czas wal. Trochę wyżej jakbyś mógł. Wali do nas. Weź tam jebnij przeciwpancerny. On wtedy, kurwa, rozbryźnie się. Wyżej. Wyżej, po prawej. Dobrze, wyszedł. Aż gacie zgubił. Uciekł za bunkier KM i napierdolaj z KM-a. Niżej trochę. Z lewo trochę. Rzucił granat. Dymny.
Kiedy oni rzucają granaty? Macie jakieś kontakty jeszcze? Reaper, Cyber. Cyber widzi jednego za dymem białym, za bunkrem, gościu bez gaci, hehe. Golas. Bez gaci to prawdopodobnie ISIS. Co oni jak oni rzucali? No właśnie, oni od kiedy oni rzucają dym? Tu Reaper na stopień zabudowaniach jest jeszcze jeden kontakt. Tutaj Warlord właśnie też go przelikujemy. Nie widzę. Czyli to moje przeciwpancerne jak było przeciwpancerne. Tak, tak, sorry, ja się pomyliłem, bo miałem na myśli te przeciwpancerne, nie? Chodziło mi o te wielkokalibrowe, nie? Czy mam... No pewnie będziemy tu się z nimi szczypać. Jedziemy na ten... Czekaj. Wracamy na trasę południową. Przyjął. Będziemy ruszać. W prawo. Ruszamy na trasę południową. 90 stopni w prawo. Masz być ustawiony na 180 kierowca. Mniej więcej. Reaper odebrał za tobą. Cyber przyjął, ustawiamy się. Muszę ruszyć. Okej, ruszaj. Trochę w prawo jeszcze skręć. Mam jeszcze jeden kontakt. Tam przy... Wal. Kierowca cały czas jedź. Dobra. Okej. Koniec. Już ich nie widzę. Okej, okay, odbij trochę na prawo i później na lewo, żeby zrobić miejsce Bradley'owi z tyłu, żeby jechał. Aha, prawo i teraz za chwileczkę lewo. Okej, okay, lewo. Tutaj Cyber zrobiliśmy wam trochę miejsce na środku, żebyście mogli zajechać na linię. Co jest na punkcie Vegas? Cyber do dowództwa, czy zatrzymujemy się na punkcie Vegas? Potwierdź. Potwierdzam, tam będzie piechota się rozdzielać. Okej, okay, zaraz będziemy się zatrzymać. A jak są zupełnie amunicji, czy jest... Okej, okay, zatrzymaj. I ustaw się... A dobra, stój. Jak stoisz. Dobra, jesteśmy w punkcie. To uzupełnienie amunicji jest dostępne? Raczej nie. Bo już wystrzelałem 1/4 naboi do UKM. Tutaj Warlord Bradley'e na punkcie Vegas. Oczekujemy. Ruszamy dalej do punktu drugiego. Dobra, ruszaj. Jest. Przyjął. Ruszamy dalej tak samo, w tym samym kierunku. Okej. Okay. Cyber przejął, rusza po twojej prawej. Dobra, możesz dzwonić do 40 i jechać 40. Strzelec, spójrz na 148. Druga grań od góry. 148. Obserwuj. Zidentyfikuj, co to jest. 131. Zatrzymaj kierowca. 131. 132. Wrogie kontakty.
Trafisz? Co najmniej dwa. Trafisz? Czekaj, na razie poczekaj, wstrzymaj. Schowali się. Do konwoju, do Bradley. 135, wrogie kontakty za pierwszą granią. Nowy się pojawił. Dobra, ruszaj kierowca. Otwórz ogień. Trochę niżej. Nie, wyżej. Za to leci. 133 piechota. Dobra, zatrzymaj się kierowca. Strzelec, ładuj przeciw... Odłamkowe. Chwilę, dobrego. Tam jeszcze po prawej masz, ładuj, ja mogę odłamkowe, widzę cały oddział. Odłamkowe, kurwa. 139. 139 na grani, tej niżej. Dobra, widzę. Ale schowali się za górę. Strzelaj. Wyżej. Tutaj serwer przyjął, ostrzeliwujemy kontakty na grani, stąd mamy dobrą widoczność, już podjeżdżamy, dosłownie minuta. Przyjął. Tak będzie łatwiej, szczerze powiedziawszy. Za nisko to leci. Jaka tam jest odległość? 1000. Ciężko będzie. Nie wydaje mi się, że wygrałem na ponad kilometr. Dobra, kierowca, jedź do przodu i w lewo. Kontynuujemy do punktu drugiego. I przyspiesz. Co tam jeszcze się wybuchło? Coś od nas? Czy w tych budynkach? Miniesz drogę, wjedź na drogę. W lewo. Cały czas do przodu. Tą drogą. Dobra, tamte zdjęte. Bo na przodzie masz Bradley'a, zajedź go na prawej jakoś, żebyś miał go po prawej. Na twojej prawej teraz jest Bradley. O, widzisz go? Widzisz. Spróbuj go jakoś ominąć od prawej. Po co ten? On wyciągnął te rakiety. To na drodze, czy jest tu ktoś jeszcze, bo nie widzę z prawej strony? Po lewej stronie na drodze jest. Jedź, utrzymaj się tak po lewej od niego, nie wiem. Przynajmniej spróbuj, nie? Dobra, zatrzyma się, oni się zatrzymali. Cały czas kontakty na 143. Tą granią. Dużo. Na 100 opowiadasz? Mogę strzelać? Tak trochę za późno, ale mogę. Czekaj, już ci mówię. To są wrogowie. To zajmuje zabudowanie. To wiem. Tu Saber, jesteśmy po prawej stronie w kolumnie i widzimy na wzgórzu na 100 jakiś radar oraz kontakty koło radaru. Jak tam sytuacja, panowie? Reaper, potwierdzam, przynajmniej 4-5 kontraktów wroga przy radarze. Jeżeli masz pewność, że dobrze tam ich poharatasz, to napierdalaj. Jeśli macie możliwość, to eliminować. Ja widzę, jak łuski lecą niżej, a wybuchają wyżej. Nie rozumiem tego. To tak jest tu, pan. Nie wiem czemu, ale tak jest. Dobra, podjeżdżaj kierowca kawałeczek do przodu i omiń te skały jakoś. Wrócić na drogę? No właśnie nie, bo musimy w linii jechać. Musisz się męczyć z tymi skałami niestety. Okej. Okay. Dobra, panowie, nie poruszajcie się już dalekimi pojazdami, chyba że to będzie naprawdę konieczne. Dobra, wstrzymaj. Po tej skałki, o, pięknie. Na pewno są odłamkowe, jakoś tak słabo odłamkami siekają. A jak się nazywają? Hejt. A spróbuj tego. Dobra, już ładujesz, widzę. Te drugie.
drugie to są na pewno przeciwpancerne. Ale hity to też są po pancerze. Ale nie, to jest H-E i myślnik T. Hit. No gościu stoi tam gdzie wybucha i nic mu się nie dzieje. O, wybuch. Że jak jest z amunicją? Przynajmniej tych odłamkowych ile mamy? Dużo, nie? No jeszcze co najmniej mnóstwo. Co najmniej 600. A KMA? KMA... ponad 1500. Spoko. Rakiet na 6. Lipo, to samo, poproszę cię do Vegasa na wzgórze, żebyś się udał po spacie na przykład. Nie chcą padać, no. Jak przyjął? Znaczy nie tylko ja do nich nawalam. I też nie chcę padać. Reaper do Papa? Papa tu Reaper, odbiór. Na wzgórze do Vegasa poproszę. Wsparcia proszę. Reaper odebrał, wykonuj. Po lewej stronie jeszcze ze skałą. Ciężko jest ich tam trafić. To jest tak jakby tam ta góra jakoś dziwnie się pokazywała. Jakby znikała na samym czubku. Aha, chyba w końcu dostali. Nie, nadal żyją. No ale nie będę marnował amunicji, bo i tak ich nie trafię. Zaraz informuję dowództwa, że będziemy do tego hazardu się zbliżać i ruszamy tam. Warlock to Reaper na polecenie HQ. Przemieszczam się na punkt Vegas, wesprzeć różne piechoty. Przyjął. Tutaj Warlock i Saber, będziemy się zbliżać do miejscowości Hazard Kedr. Co widzę możemy robić? Widzę spotować Golaska. Na razie czekajcie, zmienimy się ogarnia piechota i ten radar trzeba zniszczyć po pierwsze. Radar już praktycznie zniszczony. No, muszę go wysadzić chyba. Ale ciekawe jak to zrobię bez ładunków. Ja to mam przeciwpancerne. Kiedyś ich trafię. Trafiłbyś rakietą w ten radar? Wiesz jak się robi tą rakietą? Wiem jak się strzela, ale nie trafiłbym, bo mi skała zasłona. Centralnie radar. Ale... chyba w końcu wyeliminowałem tą piechotę stamtąd. Jeszcze jeden jest po prawej skale, za prawą skałą. Widziałem. Te odłamkowe jakoś tak słabo odłamkowe są. Weź na 154, 155, widzę chyba snajpera. 155 na grani, tu już na sklepieniu. 155. Przemieszcza się na lewo, 154. Dwóch. Widzę. Czy te pociski spadają? Nisko strasznie. Jest trój z odmokowych. No ten ładnie napierdala z tego. No tak, tylko że... Papa tu Reaper na pozycji Vegas. Ja szukam dogodnej pozycji do osłony. Cały czas na nas słucham. Saber, będziemy jechać powoli do przodu, jeśli gotowy. Tutaj Saber w gotowość. Będziemy powoli jechać do przodu. Ale to zaraz. Bo nie wiem, czemu on mi to mówi, ja...
widziałem jeszcze kąta, a nie to nasi. Tam. Co jest? Ruszamy. 057 masz miasto, tam są kontakty. Zero sojuszników, ale uważaj, jeżeli zobaczysz gościa cywila bez broni, to możesz go zdejmować. I nie używaj tutaj odłamkowych, bo może dostać nasz cel. No tak, tak, masz nie zdejmować. Bo to może być nasz kontakt. Czy tamten, tu mam go przechwycić. Już ich widzę za krzakami tutaj. Teraz za wysoko lecą pociski. Dobra, wstrzymaj. Zostałych pamiętajcie, że nasi informatorzy nie mają broni, także uwaga do kogo strzelacie. Okej, znów z powrotem. Jedziesz. On jedzie równo z nami, ale jedzie bardzo powoli. Jedź najwolniej jak się da. Dobra, wstrzymaj. Zajmujemy pozycję. Dobra, Bradley'e wstrzymajcie. Cyber Reaper. Cyber przyjął, widzimy kontakty, eliminujemy i oczywiście uważamy, żeby nie zdjąć naszego. Przyjął. Eliminujcie tylko kontakty uzbrojone, ISIS, cywile i jacyś bez broni, to nie. To uważajcie, żeby ich nie zabić. Cyber przyjął. Nic już stąd nie widzę. Dowódco na 38 daleko azymut. Jakieś kontakty termiczne nie jestem w stanie zidentyfikować. Trupy. Okej. Dobra, panowie, zostańcie na pozycjach. Piechota będzie do miasta wchodzić, tak? Można jechać na szczyt tego wzgórza? Tutaj nie. War. Na razie nie. Eliminujemy pojedyncze kontakty jeszcze. Tutaj Saber to Warlord. Czy jest możliwość, jak już nas wyminie piechota, to sobie moglibyśmy podjechać trochę na to wzgórze po prawej, żeby mieć lepszy widok, ale dopiero jak nas piechota wyminie. Okej, przyjął. Widzę cywili. Potwierdzam, to się widziałem. Uważajcie na 050 za miastem biegają cywile. A w centrum miasta też jest? Skurwiela, no. Przepraszam, ale ja go dorwę. Prędzej czy później. Ty coś strzelasz? No. Tak. Aha, okej. Okay. Cywil jak gdyby nigdy nic przechodzi sobie środkiem drogi. No spokojnie. Z tej pozycji nic już nie widzę. Piechota wkracza, uważaj. No, wkraczaj to tak na... Dobra, podjedź na tą górkę przed nami. Same kontakty z naszej pozycji. Liczne kontakty? Tak, wjechali sobie. Cywilne. A się wtrzymaj ogień, a jedź. Uff, mordę, ile tu cywili. I skręć trochę w lewo. To będziesz miał idealnie, strzelec? Mhm. Okej, wstrzymaj. Na razie widzę samych cywili.
Gdzie oni napierdalają? Właśnie nie widzę. Góra mi zasłania. Reaper, ty jesteś na wzgórzu, nie? Tam widzę na lewo od miasta, jeszcze masz na rogu, kurwa, ten gruzie skała. Tu Reaper, potwierdzam. 188, 186, 3. Na grani. Za skałą. Stają i kładą się bez przerwy. 186. I uważaj, bo swoich mieści. Odebrałem, widzę, swoi wchodzą do miasta. Jeden koleś za budynkiem w skałach, a przechowa. Powinniście go widzieć od swojej strony. O, jeden aż wyskoczył. Jeszcze raz, jeszcze raz. Po lewej stronie za skałą się chowają. To jest na stoł mniej więcej. Za krzakiem jest jeszcze. Spróbuj wszystkich wyeliminować, a patrzę inne flanki. Tak, tu Reaper widzę. Obiegnie teraz kurwa po pustym polu. Zamiast. Tak, potwierdzam, już go namierzam. Wszyscy. Obracam się z powrotem na miasto. Mhm. Musiał kurwa wyjść na chwilę, ja pierdolę. Muszę się wylać. Okej. Wy nasłuchujecie długiego, nie? Potwierdzam. Okej. Saber, the Warlord, tutaj dowódca. Ja muszę wyskoczyć na chwilę, bo się zaraz posikam. Wyskakuję z Bradley'a i muszę się odlać. Warlord, czyją. To na dystancie, bo to w butelki. Papa tu Reaper odbiór. Masz. Papa, na chwilę obecną w wiosce brak uzbrojonych kontaktów, jest za to około 20 kontaktów cywilnych. Odbiór. Aż tyle? Przyjął, widzę. Nie potwierdzam, nie widzieliśmy wybuchu. Jestem. Cyber operacyjny. Bay Warlord, eliminujemy kontakty przy rampaże na 121. Pojedyncze piechoty. Więcej ich tam. Na 121 eliminujemy kontakt. O kurwa. Rakieta poszła. Spróbuj z rakiety jeszcze jebnąć. Ten punkt. No tak, ale ty spróbuj. Okej. Dostał. Zobacz, czy może przeładować teraz. Mogę. No widzisz. To chwilę zajmie i to dłuższą chwilę. No to ładuj spoko. No nie dorwę tego piechociarza, no nie mogę. Zmarnowałem na niego już za dużo amunicji. A je masz? W procentach? W procentach? Tak z 80. Ale 5 z tego wystrzelałem na tego jednego piechociarza. Czyli mam 80 KMA, tak? A to mówię o... Aha, 80 przeciwpancernych, tak? KMA mamy tak mniej więcej 50%. 55. Okej. Okay. Tutaj Warlord. Tutaj Warlord proponuje, żebyśmy objechali to miasto Papa i sprawdzili. Papa tu
Reaper odbił. Słuchasz. Dużo kontaktów w punkcie oznaczonym na mapie kontakty. Stamtąd strzelają do naszych oddziałów piechoty. Strzelec, spójrzcie na... Potwierdzam, eliminujemy, ale non-stop chowają się w kalatach, także co chwila się wychyla, chowa, także chwilę to potrwa, zanim wszystkich się... To jest 160. Tak, zrobię do góry. Nie widzę. Tam nie widzę żadnych nic. Tam na 186 cały czas biegają. Musisz się pomęczyć z nim, bo tam pewnie będziemy podjeżdżać zaraz, a nie chciałbym, żeby jakiś gościu z RPG-iem przed mordą mnie wyskoczył. Kurwa, ostrzał, weź mi zrób porządek, kurwa, Reaper na północnym wschodzie. Papa, czekaj. Czy tam na 60 nam pierdalają, bo może ta rogatywka, co minęliśmy, przyjechać. To przeskanujcie obraz na północ, tam gdzieś na kwadrat 021 036. Gdzieś tam kurwa gdzieś snajper się wyczuł. Już nikogo tam nie widzę. Być może schował się ze skoły. Warlord, mamy na wzgórzu oznaczonym, na mapie potwierdzony kontakt, radar, tam jest piechota, może tam. Skanuj mi, jak możesz, wschód, wzgórza od miasta, coś tam na pojedyncze strzały wisą. Tutaj Warlord, właśnie eliminujemy od jakiegoś czasu piechotę przy radarze na wzgórzu, południowy wschód od miasta. Pomogę im trochę. Propozycja, niech jeden z warriorów się cofnie i rozwali ten radar, co był za nami, a nie rozwali ten, co jest na górze. No tam co był na górze, to był rakiet. Tutaj wchodzicie ten czy tamten? To do zarządcy. Za nami jest oznaczony jako radar, czerwono, 014-022. Na drugim macie na wschodzie, weźcie zniszczyć te radary. Papa, to Reaper robię. Ja zniszczyć, skoro te rakiety nie działają, nie chcę. Północ, północna, północny wschód sprawdzony, brak sygnatów świetnych z naszej pozycji. Przyjąłem tu wschód w takim razie. Warrior to Saber, który radar mamy zająć? Co jest? Strzelec, spójrzcie na 255. Saber, przesuń się bliżej pozycji Vegasa, to jest na potwierdzam południe. Radar. World, cofnij do tyłu i zniszcz ten radar. Kierowca na 250, na południe. Tutaj Saber przyjął, przemieszczam się na południe w stronę Vegasa. Czyli centralnie na południe, nie wiem, to jest chyba 180. Reaper, w punkcie kontakty, kolejne 4 kontakty uzbrojone wroga. Eliminować cały czas. Nie jedziemy na południe, 180 to jest południe. Dostałem, albo przynajmniej zrozumiałem. Sorry. Błąd. Dowódco, czy po zakończeniu akcji w tej miejscowości możemy zgłosić się do uzupełnienia amunicji?
Jeśli będzie taka możliwość, to tak. Muszę na razie do skupisku kamieniem biegać. Przed nami są nasi. Na 170 nie strzelaj, na 170. Na grani również nasi. Otwierdzam. Widzę ich. Mają thermal stroby? Już schowali się już za grami. A nie, tutaj... No oczywiście, że nie mają. Okej. Tak, to będzie tylko ich wina, jeżeli thermal. A prosiłem. Saber do papa, tutaj Saber, jesteśmy koło Vegasa, czy mamy zajechać Vegas od południowego wschodu i ubezpieczać ich od tej pozycji? Odbiór? Przyjął, potwierdzam. Okej. Okay. Przyjął, wykonuję. Czyli objeżdżamy w Saber jakoś i za nimi się ustawiamy. Czyli skręć lekko na lewo, jakbyś mógł. I musimy przejechać przez tę górę. No to może być ciężko. No, już też rady. Może też pod ukosem spróbować wjeżdżać, jak chcesz. No widzisz, pięknie. Na szczycie skręć w lewo. I w lewo odbij. I następną górę musimy minąć. Tu Vegas do Bradleyów na 0,20, na kwadracie 0,21 oraz 0,19 potwierdzone jednostki wroga. 0,21,19. 0,23, 0,20 potwierdzone obecność moździerzu wrogiego. Moździerz. Tutaj Sabre przyjął. Przystępujemy do likwidowania. A jak się ustawić? Ustaw się tak, żebyśmy coś widzieli, kurde. No. To będzie ciężko. No, do przodu trochę, jakbyś mógł. Za te skały, czy jakoś wysoko, żeby było. Nie wiem. Może podejdę pod szczyt. Tak. Słuchaj, no, rób tak, żebyśmy mieli dobrą widocznię. Ups, to był błąd, żeby wychylać. Co jest z tobą? Tu Reaper, powtórz, do kogo mam dołączyć? Do Dallasa, za miasto, powiedz, gdzieś na południowym wschodzie, gdzieś tam się gdzieś może wziąć lepszy widok na to wzgórze na 140. Reaper odebra. Spróbuj, skieruj się bardziej na północ, czy... Poczekaj. Mogę walić do domkowej? Raczej nie. Kukałem. Poczekaj. Kontakt w tym punkcie nie będzie żadnych naszych celów. Masz zgodę na zniszczenie ich przy pomocy odłamkowych. Dobra, kierowca, spróbuj podjechać bardziej na zero jakoś, żebyśmy widzieli, nie wiem, albo 27, cokolwiek, tak żebyśmy byli bardziej na północy. Warlord, to jakie mamy wytyczne dalej? Dołącz się do Vegasa. Nie wiem, a jaki jest? 107 zabity? Trochę na prawo dawaj. Dołącz się do Vegasa, po prostu, tak? Tam na południe. Na prawo jeszcze, na prawo. Tak, ze 30 stopni na prawo. Okej, okay, i tutaj gdzieś staniemy sobie. Za tymi krzaczkami. O, idealnie. Dobra, szukamy. Tylko, że nadal nic nie widać. Kompletnie nic.
żadnych kontaktów. Więc tak. Skieruj się na 047, bo nic nie widzę. To jakieś takie chupry są. I tam powinien być gdzieś moździerz. Nic nie widać. Oni tam kurwa moździerz widzieli. Nie wiem. Jeszcze spróbuję zobaczyć bez termowizji, ale nic nie widzę. Ale być może część tego kompleksu zasłania mi góra, więc być może gdzieś tam. Plus, co teraz ja minutkę muszę iść odleć. To przejdź na desantówkę. Papa Tripper, odbiór. Masz. Z obecnej pozycji mam słaby wgląd. Nie mogę jechać dalej na zachód już ze względu na pole minowe. Chyba, że wjadę na drogę. Odbiór. Przyjął, wykonaj. Tylko nie wierzę, że tam poza pole minowe. Odebrałem. Znam sobie, słychać ogólnie u ciebie. O, powolutku. A w jakim sensie pytasz? W globalnym. O, to ciekawe i dość szerokie spektrum do opisania. Ja wczoraj się trochę przybolowało, to dziś... Dobrze, że wieczorem szkolenie było. Do roboty? Na 20 to jak raz. Ktoś dobrze pomyślał, żeby czy ktoś rozgrywać. Bardzo potrzebuję amunicji. Jaki mamy status amunicji? Przydałoby się to uzupełnić, ale bez uzupełnienia to będzie. Ile procent? Ile procent? 50% do KM-u. Nie jestem w stanie powiedzieć ile to działa, ale mniej więcej 50%. Tutaj Saber do Papa 50% amunicji. Czy mamy się przyzbroić? Odbiór. Znaleźć mechaników i się przezbroić. Spartan to będą mechanicy. Z tego co widzę. Bo byśmy musieli przejechać przez kontakty. Kurwa chujowa. Zawsze możemy naokoło objechać. Przyjechaliśmy. No to będziemy tak robić. Czekaj. Dobra, jedź prosto. Jedź prosto na 0,14. 0,14. Na 0,9 widzę... A, stój. Nasi tu, kurwa. Umień ich od lewej jakoś. Czekaj, wychylę się. No, od lewej jakoś spróbuj ich wyminąć. Dobra, i teraz... Teraz jakoś w prawo daj. Na 10 mnóstwo naszych i żadnego mnóstwo. Tutaj Saber do Papa, udajemy się do przyzbrojenia. Dobra, za tymi skałami przed nami, takie czubate są skały, jest ciężarówka, tam będziemy mogli podjechać i zobaczymy, czy ogarniemy to. Okej.
Dobra, wstrzymaj. Jak masz dużo opasek, to sobie... Dzień dobry. Dzień dobry panowie, możemy się podłączyć pod amunicję do was? Czy właśnie nie wiemy, czy tu jest amunicja. Dumy, ale sprawdźmy. Jest naprawczy. Tu nie będzie amunicji. Nie, tylko naprawczy. To zacznę oszczędzać. Naprawdę liczę, że macie to uzupełnienie. Papa, tutaj Cyber, odmawiam, nie można się przezbrajać przez ten pojazd, co tutaj stoi. Wszyscy na miejscu? Wracamy na swoją pozycję. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Podjedź do przodu, tak gdzieś 10 metrów. I tam się postoimy tam. Dobra. No! Nie możesz ściskać AD, AD bez przerwy. Dobra, strzymaj, kurde. I ustaw się na 150, no. Dobra. Zgaś się, nie. Tutaj Warlord, oczekujemy na rozkazy. Kto tam jedzie z otwartymi drzwiami? Papa. Strzelec, spójrz w prawo 90 stopni. Okej, okay, idealnie. Ale cisza i spokój są. Dowódca może używać tej broni? Swojej podręcznej? Tak. O. No tak mi się skończy amunicja. Tak, tak, oczywiście. No mówiłem, nie wyrzucać javelina. Kamo zostało 1000, tak? To... A nie, jest dżowy. No to będzie. Znaczy ponad 1000. To dopiero pierwszy cel, ale... Pierwszy cel jest chyba największy. Papa tu Reaper odbiór. Zgłaszam. Zabezpieczamy drogę do Dżuj Duktar. Jesteśmy na wysokości pola minowego. Odbiór. Prze. Tutaj Warlord, do papy mamy propozycję, aby przemieścić się na wzgórze Whisky 1 i zrobić spot tej wiochy.
Kurwa, nie wiem, na co my czekamy. Ja w sumie też. Szczególnie, że widzę, jak na 130 piechota jedzie sam ten radar, który strzeliwaliśmy. Oni mają, powinni mieć jeszcze Bradley'a tam. Tylko już patrzę. Nie ma, chyba. Nie, są tylko Vegasy tam. Warlord został na pozycji Vegas. Angel gdzie jedzie? Słyszę dowódca może? Nie. Nie chcę ustawić sobie radia jeszcze tam, bo nie będę wiedział, co się dzieje w ważnych momentach. No, odbiło im się to, że nie pojechali bez Bradley'a. Strzelają się tam. Sierra do ciebie na... Do ciebie punkt jest jeden na południu. Przepraszam, Saber. Sorry, Saber, Saber. Tutaj Saber przy... Saber, dołącz do Reapera. Na północnym wschodzie Warlord na punkt to jest jeden. Saber przyjął. Dobra, 90 stopni do tyłu kierowca. 90 do tyłu. Pojedziemy tyłem. Znaczy chciałem, żeby się odwrócił, nie? Wiesz co? No właśnie, 90 do tyłu tutaj trochę ciemno. Dobra, i... Strzelec weź, wejdź do środka. I tu będzie skrzyżowanie, skręcisz w prawo na skrzyżowaniu. Chociaż nie, następne, czyli jedź lekko w lewo i tam powinna być droga szutrowa. I tą drogą pojedziemy. I cały czas drogą. Widzę Reapera. O, mi tą barykadę jakoś. I teraz po prawie, na prawo od drogi się ustaw. Chociaż tam kurwa nic nie będzie widać, no ale dobra. Kompletnie nic nie widać. Podejść na 186, no to wzniesienie tutaj małe. Saber na pozycji. Okej, styknie. Papa, wychodzi na to, że to jest 0,20, 0,24 na 6-cyfrowych. Dowódca mówił, że
tym pierwszym mieście było najwięcej. Tej Warrior do karty z pozycji jest 1, nie mamy 25. Tam możemy wjechać. Ten pierwszy chyba zajmuje największy teren. O to mi chodziło. No tak. Mówię, że w drugim. Papa tu jest, Reaper czekam na rozkazy. 20-30 kontaktów. Sabre, wjeżdżajcie powolutku, zaraz wyślę do was, jak dojedzie do was piechota, to będziecie wjeżdżać dalej, nie oczekujcie na rozkaz. Kierowca, uważaj, żebyś nas na pole minowe nie wprowadził. Mhm, wizyta. Będziemy wjeżdżać za to pole minowe, czyli wyjdziemy tam tą drogą. Ale na razie nie, bo czekamy na piechotę. Dwa hantiry przed nami. Mogłem pobrać hantira, cholera, zapomniałem. Warlord, właśnie wdaliśmy się w walkę, dostaliśmy ostrzał RPG, ale nic tam nie jest. Przyjął, bądź się poza zasięgiem RPG. Warlord, ze swojej pozycji już nie widzimy kontaktów, także piechota może podchodzić i będziemy osłaniać. Sabik, wiesz jak zrobimy? Będziemy wkraczać, to wjedziemy przez tą bramkę między minami, nie? Jak jest ta bramka. I ustawimy się gdzieś na tym szczycie 2306, gdzieś tutaj patrzę. No. Teren jest niżej. To będzie jakieś 200 metrów.
Ale Reaper wtedy weźmie chyba górę, bo jest z tamtej strony. Tutaj na północy. I Cyber możecie powoli ruszać piechota na naszej pozycji za 30 sekund, będę zajmował wzgórze na południe. Reaper odebrał, ruszam drogą. Dobra, dajesz drogą. Zanim wjeżdżamy przez bramkę i odbijamy na prawo. Cyber przyjął. Cyber przyjął, omijamy. Wjazd do góry będzie trochę wyzwaniem, ale wierzę w ciebie, Sobik. No myślę, że podałem. Przynajmniej się postaram. Dobra, odbijaj w prawo. Reaper, tutaj Saber, odbijamy w prawo na wzniesienie, będziemy ubezpieczać od góry. Reaper odebrałem, my będziemy jechać drogą, nie będziemy męczyć silnika, gdyż mamy problemy przy wjazdach pod górkę. Przyjął. Spróbuj bardziej trochę w lewo, co? Na po ukosie pojedź. Nie wiem, czy dam radę się przebić przez te komulce. No jasne. Na 166 powinien mieć łatwiej. No, trochę będzie z górki, to nabiera prędkości. Tutaj Warlord, tu to papie. Nie wiemy, czemu Vegas pobiegło w drugą stronę zamiast do Gorbat. Powtórz? Nie wiemy, dlaczego Vegas pobiegło w drugą stronę, nie do Gorbat, tylko na północ, czy tam na zachód. No, ale jazda. I tu będzie fajnie. No, za tymi krzakami jakoś stanie. Chociażby tam są skały. Bili, tylko nie chcą pewnie bezpośrednio o tym pomóc. O, i teraz jakoś w lewo. Dobra, stój. I to jest... To? To jest to. Jest dobrze, jest... Lepiej nie będzie. Lepiej nie będzie, no to nic nie widzę. Przyjął. Tam gdzie patrzysz są zabudowania i w nich jest następny nasz cel, ale nie ma kontaktów. Potwierdzam. Cyber to papa, widzimy miasto Jai Duktar, czy jakkolwiek to się nazywa, ale nie widzimy w nim żadnych kontaktów. Przyjął, że pod ucho uważajcie, odeszło do lasu. Papa tu Reaper, to samo, na chwilę obecną nie widzę żadnych sygnatów cieplnych, ale próbuję zająć dogodniejszą pozycję do obserwacji. Cyber przyjął, Cyber na pozycji.
Dlaczegoś tam napierdala. Trzeba zobacz 177. Czekaj. Nic nie widzę. Albo mi się zdawało, albo jakiś tracer poleciał. No w tamto miejsce lecą. Nadal nie widzę nic. Okej. Okay. Widzę jak nawalają też, ale... A musimy tu się tu stać, bo piechota będzie podchodzić. Może tym grzbietem z prawej strony podjechać dalej? Chcę, masz czysto, może podjechać. Stop. Nasi. 180 są kontakty. 180. Albo i nasze. 180, tak? Tak. Na samej operacji będę strzelał do każdego żołnierza, który nie zabierze Ice Troba. Tak, to byli nasi. Tylko coś mi nie pasuje, bo... Odległość kilometr. Kilometr powie też? Mhm. Tak, to jest... Gorbard. Kierowca, możesz kontynuować. Już. Okej, wstrzymaj. Dobra, podejdź kawałek dalej jeszcze. Trzymaj. Nasi na 120. Reaper tutaj, Saber, zgłoś. Mam kontakt wzrokowy z Reaperem. Czy on strzela? Reaper, tutaj Saber, zgłoś się. Kurwa. Reaper to Saber. Saber to Reaper. Reaper, tutaj Saber. Czy wystrzelacie w kierunku północnym? Wróć, południowym? Uważajcie, kilometr na południe jest wioska Go tam, czy jak to się tam nazywa, tam są nasi. Potwierdzam, przed nami widzimy pasmo wzgórza, nie widzimy tej wioski, kontakty są ukryte w lesie na wzgórzu. Przełem, szukam. Gdzieś w lesie pomiędzy tymi dwoma miastami są kontakty. Tylko naszych w mieście. Sto cztery kontratak. 104, napierdalaj, 104. 104? 102. Mniej więcej na połowie góry. Za naszymi. Za naszymi. Nasi są na samym dole. A wyżej masz, o, dokładnie. Przejedź przez południe i dołącz gdzieś tam ze wzgórz na... gdzieś mniej więcej na Inarwale. Saber przyjął. Południe Inarbaler. Bardzo ciężko. Tak, żebyście osłonili mi Vegas. Dobra, ciśniemy na południe. Gdzie jest Inarbaler, kurwa? Zobaczmy. Uważaj na miny, ale miniesz te miny, spokojnie.
Inar Valley, okej, okay. Czyli jeszcze jakieś 300 metrów do przodu. A, widzę. Kto by się spodziewał? Informator był w ostatniej wiosce. Dobra, tu gdzieś co? Będzie chyba dobrze. Czemu to zawsze my mamy takiego pecha? Safe to Reaper, nie wiem czy to wy ściągnęliście nam tego RPGa z lewej, ale dzięki bardzo. To my. Safe, uważaj na zbudowania przed tobą. Zbudowania przede mną. Tutaj Cyber, nie widzimy nic w tych zabudowaniach. Teraz trzeba kurwa poszukać naszej piechoty. Widzę jeden oddział na 187 w mieście. To Vegas. Saber oraz Reaper. Reaper zgłasza. Reaper oraz Saber udać się na wyznaczone punkty, to jest 035-036 na 17. Warlord to samo, 034-016, tylko wy na drodze. Warlord przyjął, oczekujemy na naszego kierowcę, ma tam jakieś problemy zdrowotne. Dobra. Skręć na wschód. Wschód to jest chyba 90, nie? Okay. Północ to jest 0, 90 to jest wschód, tak. Czyli na 90 odbijamy. Muszę objechać komórce. Jasne. Kurwa, pancerne drzewa. Byłem kiedyś na greckiej wyspie Altis, to mieli pancerne płoty, były w stanie rozwalić koła w samochodzie. No to wiesz, teraz imigranci to się zbroją. Dobra, skręć na 150. Uważaj na te kamulce. Nie ma to jak kamulce. Kamienie, kamienie i wszędzie kamienie. Teraz na 168, tam jest mniejsza górka. Wjedziemy na tą mniejszą, później skręcimy w lewo i wjedziemy na tą większą i pokierujemy się na lewo, nie? Wiesz o co mi chodzi. Jeżeli będzie to możliwe, możesz powoli odbijać właśnie na 90, ale to tak wedle uznania. Dobra, w prawo, w prawo, w prawo. Żebyśmy nie zjechali z tej góry. W prawo. 140 teraz. Wow, 140. Dobra, przed nami jest Reaper, będziesz musiał go jakoś wyminąć, ale on odbije bardziej w prawo, a my pojedziemy bardziej prosto, czyli od lewej go wyminiesz. Na tym szczycie tam. Papa tu Reaper na pozycji Reaper. O
Okej, okay. Nasza pozycja jest 150 metrów na azymucie 90, coś takiego, 128. Papa tu Reaper, na chwilę obecną w wiosce Daras widzę dwa uzbrojone kontakty, dwa. Przyjął. Dobra, zmierzamy na pozycję, zaraz będziemy coś widzieć. Tu Reaper, jesteśmy zmuszeni otworzyć ogień, zostaliśmy ostrzelani. Dobra, 166, napierdalaj. A kierowca stoi. 66. No. Mogę odłamkowymi? Na ulicach tak, ale w budynkach nie. Okej, okay. Nic nie widzę już. Czy gdzieś między budynkami na 163 przemykały kontakty? Mhm. Przynajmniej jeden. Papa tutaj Saber, ulice miasta Dares, Gerd są czyste jak na razie. 161, gościu wchodzi na górę. 160. Za budynkiem po lewej. Chyba jest tam też cywil. Nie otwieram ognia na razie. Okej. Okay. Cywil po lewej? Nie, to jest trup po lewej. A gdzie po lewej? No, to tam był trup. 160. Dobra, już nie żyje. Już nie żyje. Ale po prawej też ktoś był. To tam chyba widziałem jeszcze kogoś. Dwie osoby. Tylko u jednej widziałem broń. Ten w ogóle mi się wydaje, czy nie mamy, nie mamy strat? Reaper, Cyber, wyjedźcie na wzgórza, bardziej na południe, bo będzie zaraz piechotę wydbą z kierunku 1.0. Reaper odebrał, przemieszczą się na wzgórze na południe od tej pozycji. O kurwa, tam wjechać to będzie wyzwanie. Sabik. Cyber przyjął. Nie wiem, zdaje się na ciebie, Sabik. Jak to ogarniesz to? Na wzgórze to możesz wjechać? No, na południe, czyli 180. No, powodzenia sobie. Dobra, to jazda.
Im chodziło bardziej, ten move chodziło bardziej o Vegas, czyli bardziej w prawo będziemy musieli jechać. To jest 230 i tam jest taki przesmyk mały. Nie wiem, czy widzisz między tymi skałami tam. Że tam będzie wysoki kąt i kurwa. Na 190, no lepsze wyjście będzie na 190. I na szczycie skręcamy w prawo. Ok, trzymaj na chwilę. Widzisz coś, strzelec? Widzę naszych. Gdzie? Po naszej prawej. Tutaj Warlord, czy też mamy wjeżdżać do miejscowości? Powtórz. Czy mamy do miejscowości wjeżdżać? Nie, wolałbym, żeby się zajęli jakieś zniesienie. Żeby się z RPG nie zostali. Nie, kurwa, skąd się tutaj Saber, jesteśmy na południe, na wzgórzu, nieopodal Vegas, nie widzimy nic, żadnych kontaktów. Potwierdź, iż chodziło o piechotę oddziału Vegas. No. Trzech zabitych widzę i medyka, który... Albo dwóch zabitych. Ktoś tam opatruje. Kurwa, słychać mi było na radiu, czy nie? Ale z tego co widzę, to może być papa, który opatruje. No jak znam Szoka, to może być on. Niech lepiej uważa, bo jest... Na 206 jest kolejne wzniesienie, wdrapiesz się tam? 206. To jest jakieś, nie wiem, 10 metrów przed nami, może 30. Jasne. Okej. Okay. Strzelec, patrz przód, ja patrzę naszą prawą. Ktoś konkretnie się ustawić jeszcze? Nie, czekaj. Nic tu kurwa nie widać. Papa tu, Reaper, właśnie zlikwidowałem 10-osobową drużynę wroga na południe od miejscowości Daraz. Dobra, czyli to chodziło o tamto miejsce. Ale dobra. W mieście nic nie ma, więc nie ma sensu się wracać. A na east od nas teren jest taki trochę dziwny i chyba tamtędy nie przejedziemy, bo tam są jakieś skały, widzę. Więc jesteśmy w czarnej dupie. Tutaj bezużyteczni. Tu nic nie ma. Obejrzałem 360 stopni na... którą widzę i nic nie wykryłem.
Strzelec, spójrz się w prawo, w lewo znaczy się, przepraszam, w lewo. Aha, jeszcze, jeszcze. Dobra, kierowca, dasz radę, Sabik, podjechać na 100. Tam jest takie następne wzniesienie. Tylko wyżej, bo tu może być stromo. No, mówisz, że tam przyjdzie przed nami, tak? Tak. A strzelec, spójrz się w lewo, bo tam słyszę strzały. Patrzę. No, żeś poleciał? No, full turbo. A, to przydatne, jak się rozpędzimy. Nic nie widzę na lewo. Oprócz naszych. Dobra, i spróbuj się jakoś skierować w lewo, żebyśmy widzieli to miasto. Tak, żebyśmy, wiesz, wyjechali na szczyt i gdzieś na zymucie 50, 30 może się zatrzymali. Wysoko. Dobra, zatrzymaj na chwilę. To jest za stromo. Skieruj się w lewo na 346. Okej, i zatrzymaj. Ewentualnie trochę 5 metrów do przodu. Okej. Cyber do Papa, objechaliśmy miasto Darys od południa, południe czyste, osłaniamy nasze oddziały od południa. Przyjął. Papa tu Reaper, jestem teraz na pozycji oznaczonej na mapie Vegas. Jest pozycja US Army. Punkt gwiazdowy? Chyba do Iwak zon. Aha, aha, aha. Mają ich. Co? Zastanawiam się, jak będziemy stąd wracać, ale chyba między budynkami pojedziemy wcześniej, później, tak? Jak myślisz, Sabik? Myślę, że powinno być najdogodniej. Okej. Okay. Ale jeśli trzeba, możemy pokręcić gdzieś z górzami. Mhm. Mają ich na 006, widzę jakiś niosą. To mogą zapakować ich do nas. Nie wiem, gdzie oni pobiegli. A chcesz żyć w dół? Nie, a słyszysz coś na radio, nie? Jaki tam była częstotliwość 55, nie? Podsłucham ich. Schodzę z naszej. Na 55 też cicho. Zjeżdżać? Teraz nie wiem, czy to było kurwa na radio krótkim, czy na jakim. Słyszałem to na jednym kanale i na drugim. Okej, dobra, to możesz podjechać. Poważnie, żebyś nie przejechał. Cyber przyjął, Cyber podjeżdża.
Attacker ten będzie trochę lepiej. Dobra, trzymaj drogę. W tych iglakach przed nami się zatrzymaj. Dobra. Wyłącz silnik i z wozu. Kurwa, nie wiem, że wyglądam taki jak ty. Ja też nie mam ubrania? Nie. Nie, no, ty bloktr masz. Ja będę nie wstrzymałem na pozycję. Ja też mam. Ile zostało z dalecza? Nie ma. Okej, panowie, chodźcie. To nie wasza wina. Okej. 9. Kurwa mać. 23 na 5. Bazar Gwent. Chodźcie, dołączymy od lewej. Co i tam kurwa w tych pojazdach? A w Vegasie? Pewnie gorąco. Z tego co mam dwie straty. Ankul, dołącz do siebie. Musi klinę włączyć. O nie. Dobrze, panowie, po pojazdy i zbiórka. I ja? On nas silnik. Bradley, zbiórka na kwadracie. A gdzie ma wasz kierowca? 036-015. Przyjął. Rzucił, bo to mówiło. Ja pamiętacie, gdzie zostawiliśmy pojazd? Falarny te Bradley. No tam na nord. Tak. Dobra, Robert. Dobra, chodźcie, panowie. Na wzgórzu 2. Widzę znacznik. 2382. Panowie, czemu ja wsiadam? Zbiórka będzie prowadzić, musimy odeskortować więźniów do bazy. Dobra, wstrzymaj na razie, niech oni przejdą, kurwa, bo jak się tam wpierdolimy teraz, to będzie wcześniej. Jakie mieliśmy radio? 6, 5, międzyoddziałowe. 123 między Bradleyem. A między nami? A z Mech 5-5, a u nas było już, ci mówię. 1-2-3. 123. Chodzi mi o między nami, między naszą trójką. Między nami 393.8. Ruszaj, 393. Czek. Warlord to Reaper odbiór. Zgłaszam, Warlord. Warlord, jakie rozkazy? Bo widzę, że w tą i z powrotem jeździmy po tej wiosce. Mamy się ustawić na punkcie zbiórka, będziemy eskortować więźniów. Odebrałem, czy była podana jakaś kolejność? Ja i zaraz trąbę. Bradley'e przodem. Odebrałem. Dobra, teraz masz... Jedź cały czas tą drogą. Punkt zbiórka z naszym zielonym dymem. Przynajmniej będzie ciężarówka. Musisz ją wyminąć jakoś. O kurwa, coś wyjebało. No, fajny zielony dym. Taki zielony grym, że aż zielony dym, że aż granat. Uważaj po prawej nasz. Dobra, jedź, jedź. Wymienię ciężarówkę od lewej. Ustaw się po lewej, gdzieś tu. Tutaj Saber, kto otwiera? Gnowu. Dobra, panowie. Saber Reaper. Chyba hejt. Tutaj Saber do pozostałych Bradley'ów. Kto otwiera kolumnę? Ustawiamy się za wami w takim razie. Bradley gotowy, wszystkie jest, widzę, tak? Potwierdzam, Saber gotowy. Reaper gotów. Po naszej prawej masz Warlorda, będziesz jechał za nim. Jak tylko ruszy, ruszy za nim.
prowadzicie pierwsze trzy pojazdy, czyli Bradley, jedziemy do bazy pełną prędkością, za wami chyba będzie jechała piechota, zaraz no, halo do wyruszenia. Tutaj Warlord przyjął wszystkie Bradley'e gotowe, ruszamy za chwilę. Trzymamy się drogi, rozumiem. Potwierdzam. Jeźdź tak samo jak on, bo on stara się jechać jak najszybciej. Teraz powinien skręcić w prawo. Papa to Reaper, uwaga, pierwsza zabudowanie na lewo, kontakty. Pierwsze zabudowanie. Kontynuujemy, omijamy, jedziemy dalej. Potwierdzam, wyszedłem ze strefy śmierci. Tutaj Warrior, czy to nie są cywile przypadkiem? Nie wiem, jedziemy dalej, interesuje nas to. Moment, po co mieliśmy przyjechać tutaj i tyle. A tutaj Warrior, czy sprawdziliśmy tą miejscowość na północny wschód? Potwierdzam, mamy naszych jeńców. Powtarzam, mamy naszych jeńców, są w samochodzie i musimy teraz z nimi do bazy ruszyć. Nie, ja tylko tak sugerowałem, że wszystkie lokacje warto sprawdzić, bo ciapaki mogli rozdzielić jeńców. Trzymaj. Jedź dalej. Wszystkie miasta... Źle pojechał, kurwa. Ale jedź za nim. Dobra, cofnij, czekaj. Warlord to Reaper, my sprawdzaliśmy z Dallas tą trzecią, czwartą miejscowość. Nie. Stój. Dobra, jedź za nim. Bombę jak cofacie, to trochę... No i naprawdę. Moglibyśmy w sumie później sprawdzić, czy Bradley jest w stanie przejechać przez taką gównianą zaporę. Bo moim zdaniem powinien rozpierdolić tą zaporę w drobny mak samym gościńcem. Jak Bradley wjeżdża na te zapory, to się dziwne rzeczy dzieją. To już sprawdzałem. Wstrzymaj. W prawo odbij, na drogę, 90 stopni w prawo. Wiedziałem, że się pomyli. Po prawej stronie na 0,71 jest droga, kieruj się na nią. Okej, widzę. I zjedź w lewo. Jedź tą drogę. Jest skrzyżowanie, skręcisz w lewo. Za skrzyżowaniem rura. Tutaj, no, w lewo. I rura.
I teraz ciśniemy cały czas przód. Cały czas tą drogą i dojedziemy do Ewak. Czego nie nawalają? Po lewej, trzy, dobrze. W końcu go dorwałem. Już, jest spokojnie. Czemu stoimy? Dobra, ruszaj. Ruszaj, ruszaj, ruszaj. Tutaj Saber, przed nami były dwa bunkry, przed nami Bradley eliminował cel. Przyjął, wyminął się, jedziemy. Ale co ja go wyeliminowałem? Tutaj Warlord. Opa, zgłaszam Warlord. Warlord, zgłasza. Notowałem, że cele zdjęte. Kurwa papa, czego chcecie? A jeszcze jakieś 700 metrów. Tutaj Warlord, zbliżamy się już do naszej bazy, widzimy ją. To co, ustawiamy się do zdjęcia, co? Tym Bradleyem oczywiście. Może żebyś nie zajebał tego gościa. O. Bardzo dobrze. Refleks jest. Na lewo dajesz za tym Bradleyem. Nie wiem co on robi, ale on prowadzi i... On ustawi nam zdjęcie chyba. Okej, okay, tak bliziutko niego podjeźdź na równi, nie? Nie kręć lufą, miej cały czas z przodu. Ja jestem wychylony, nawet nie mogę kręcić lufą. No, ale mógłbyś trochę równiej podjechać, jakbyś mógł. Znaczy, on się przestawił, dlatego nie zmógł. Dobra. Możesz zgasić silnik. I możemy. Możemy wysiadać. Ale patrz sobie na buty. To jest ciekawe. Na bosaka? Gorąco, wiesz. Jeszcze w tej puszce, to... Panowie, ale ja tak z nazwiska mam. Jestem nogami na bosaka. Po twarzy nie widać. Nie wiem, gorąco chyba. Gorąco im było, nie? Będziemy, że się mundury pogubili. Towarzyszu, się rzędził, bo ja tak, no niestety w czołgu gorąco było, się obelkę walnąłem, bo tam była taka z amunicją leciała. I się nią walnąłem, no, no i niestety potem obudziłem się. Okej, Sabik, Grerek, na pojazd. Zajmiemy pozycję ładnie na zdjęciach. Ma sukienko, nie ma sukienka na... Piórka pod Bradley'em. Twierdzą. Panowie, jeżeli chcecie, możecie wsiąść do Bradley'a na wieżyczkę i ten... Tylko wyłączcie silnik.
Kurde, nie słyszę, co oni gadają. Nie słyszę. To co, bo gorszy? Dobra, możesz wysiąść, bo zdjęcie jest bardziej na lewo. Robi, wciśnij się do tyłu trochę. Radryk. Tak? Do prawej wrócę. Nie zauważyłem. Kędzi, ja sobie wciągę chyba sobie i wychylę się. No, połóż się, ma kogo. Jak tam chcesz. Dobra, i do mnie na dole wyrównaj. Ja bym próbował, żeby kierowca to zrobił, no, nie? Dobra, panowie, zadanie wypełniliśmy, oczyszczyliśmy trochę... O, pan PZ jest stanny. ...wiosek z kontaktów, ale główne zadanie zostało wypełnione, czyli jeńców, czyli porwanych. Zresztą ewakuowali, znaleźli po pierwszej, to było dość trudne i ewakuowali strat chyba 8 albo 9 osób. W tym dowódca drużyny Dallas. Ale to już w końcowej fazie operacji, w tych ostatnich zabudowaniach. No i tyle, dobra robota, podziękowania dla medyków, dla serwisu, no, który dzisiaj, nie wiem w sumie co robił, ale jeździł. Dobrze, że było. No, tyle ode mnie. Ktoś chce zdjęcie robić, to proszę bardzo. Jak nie. What?